Witam wszystkich z tej strony Szwajca w tym nagraniu przyjrzymy konto lidera Trading Skill 8V3, ponieważ tutaj jest bardzo ciekawe rozegranie. Nadal są otwarte pozycje i zysk wynosi w tych otwartych pozycjach ponad 760% na ten moment jak widać tutaj są głównie rozgrywane shorty na srebrze. Zobaczcie też na podglądzie przez Forex Factory widać dokładnie kiedy zostały otwarte te pozycje, ile przynoszą zysku, jaki jest na nich profit, wolumen wielkości lota również i można tutaj zobaczyć, że większość tych pozycji została otwarta na poziomach w okolicach 2603 2563 później 2561 Trochę niżej. Te pierwsze 3 zostały otwarte 5 maja, następne 10, 11 i jeszcze dokładka z 19 maja po 23, 85. Sprawdźmy jak to wygląda na wykresie. Na srebrze tutaj widzimy srebro na interwale 4-godzinowym. Przełączmy sobie interwał na godzinowy i zobaczcie, że. 5 maj mamy tutaj, czyli Tak naprawdę są to shorty otwarte dokładnie Na tym poziomie, tutaj Dwa kolejne Dwie kolejne pozycje Później 10 Zostały otwarte Kolejne pozycje 11 też, piąta pozycja I jeszcze tutaj w aktualnych praktycznie cenach Została otwarta Kolejna pozycja, czyli Łącznie mamy tutaj tych shortów 6. Tak wygląda rozegranie u lidera Trading Skill, które daje 760%. Także zauważcie, jest to typowy swing trading, bo od 5 maja cały czas są trzymane pozycje. Dzisiaj mamy już 22 maja. Przejdźmy teraz do tradera, który ma obecnie drugie miejsce w Trading Skill 8V3. Zaznaczę też, że można nadal jeszcze rejestrować się do obecnej edycji Trading Skill na grupie GTTS, czyli grupie traderów Trading Skill. Tutaj u tego tradera mamy wynik plus prawie 330% i jak widać, zostały tutaj już zamknięte transakcje. Głównie zrobione zostało to na euro-dolarze, funcie do dolara, i tutaj kolejna pozycja na funcie do dolara, można przejrzeć. Te pozycje, gdzie został wygenerowany ten właśnie zysk, euro dolar, Tutaj podgląd na otwartą pozycję. Jak widać, mamy pozycję short zamkniętą po 45-46 prawie pipsach zysku. Możemy sprawdzić jeszcze to, co tutaj jest na funcie do dolara, czyli również pozycja short otwarta. W tym samym dniu trzymana także dwa dni short po 41 pipsach w zysku zamknięty. Sprawdźmy jeszcze co tutaj było otwierane na funcie do dolara. Tu był, tu była pozycja short zamknięta bardzo szybko, ale tutaj pozycja short przetrzymana dłużej i jest to dokładnie ta pozycja, czyli tutaj te 80 pipsów zysku. I tak wyglądają konta u lidera rywalizacji i u osoby tradera, który zajmuje obecnie drugie miejsce. Jak widać, w tej edycji, tutaj głównie swing trading odgrywa główną rolę, bo pozycje są trzymane kilka dni. Tutaj ta, która dała największy że zysk, została otwarta 9 maja, a zamknięta 12 maja. Trzeba też jasno powiedzieć, że. Wybicie z długoterminowej konsolidacji na bardzo często handlowanym indeksie, czyli niemieckim dax spowodowało mocne zmiany ogólnie co do całej grupy uczestników Trading Skill. Długi czas w tej konsolidacji cała grupa była na plusie, teraz jest w okolicach w początku 0%. To pokazuje, że tutaj wielu nastawia się. Na konsolidacji, a jak wiadomo, przez 80% czasu rynkowego są właśnie trwające konsolidacje. Natomiast te pozostałe 20% to okresy, gdzie występują trendy. I tutaj, jak wiadomo, większość chce handlować do środka, do cen uśrednionych. Później, kiedy następuje wybicie, oni wręcz tutaj zwiększają ryzyko, dokładają więcej pozycji short, a przez to narażają się na wyzerowanie konta, bo jak wiadomo, startujemy z pewnego poziomu, kiedy tracimy połowę konta, minus 50%, no to żeby wrócić do tego początkowego poziomu, musimy zarobić już 100%, a nie 50%, bo jeśli zarobilibyśmy 50%, no to Mielibyśmy minus 25% od początku, kiedy startowaliśmy. Dlatego też długie trzymanie pozycji w trendach ma większy sens, bo jeśli zrobimy przykładowo plus 100%, no to wtedy możemy na tej podstawie znowu tutaj założyć, że możemy zrobić minus 100%, jak i kolejne plus 100%, a to wtedy daje nam już wynik plus 300%. Ponieważ przykładowo startując z 1000 po zrobieniu 100% mamy na koncie 2000, i po zrobieniu kolejnych 100% mamy na koncie 4000, czyli mając 4000, mamy 3000 w zysku, co daje właśnie te wspomniane 300%. Niektórzy twierdzą, że rynek jest całkowicie losowy i mamy 50% szans na wygraną, plus oczywiście minus ten spread transakcyjny. Który tutaj w scalpingu według mnie, dochodzi nawet do 10% tej przewagi brokera nad traderem, czyli tak naprawdę mamy 60 do 40, no bo przecież skalpując po 10 pipsów, tutaj musimy płacić zawsze ten 1 pips kosztu transakcyjnego. A oczywiście, kiedy skalpujemy po 10 pipsów, zdarzają się też straty po 15 pipsów i uśredniona wartość zysków. Dni zyskowne to pewnie w okolicach 3-5 pipsów. I z tego tutaj mamy, że broker ma 60% szans na wygraną, my mamy 40%. Także procentowa skuteczność musi być bardzo wysoka. Większość traderów chce podbić sobie tą procentową skuteczność właśnie zagrywaniem do kontry czyli dążenie do cen uśrednionych przy wybiciu tutaj shorty żeby ten trade też okazał się skuteczny natomiast tutaj scalping jak wiadomo nie jest zbyt zyskowną metodą w dłuższym terminie ponieważ w krótkim oczywiście można robić setki procent ale w długim no tutaj może się to skończyć i w większości kończy się bardzo źle. Natomiast przejdziemy do tego wspomnianego srebra i zauważcie, że tutaj chodzi głównie o to, że na srebrze można zrobić coś takiego, co może zbustować to właśnie skuteczność i 50% może tutaj być już wystarczające, jeśli mamy trendy. Przykładowo, startujemy z tego poziomu. Tutaj mamy start, na tym poziomie mamy pierwsze 100%. Teraz decydujemy o tym, że po powrocie mamy już tutaj minus 100%, natomiast tutaj z tego poziomu mamy kolejne 100%, jeśli rynek spadnie, czyli w tym miejscu mamy już plus 300%. Następnie robimy to samo, czyli na powrocie mamy znowu minus 100% na tym poziomie, ale tu mamy znowu kolejne 100%, czyli na tym poziomie mamy już 700%. Liczymy to w ten sposób, że przykładowo startujemy od 1000, tutaj mamy 2000, tutaj mamy 4000, tutaj mamy 8000 i teraz znów kolejny raz 100% jeśli rynek spanie do tego poziomu no to będziemy mieć 16 tysięcy, to daje nam wynik plus 1500%. Natomiast jeśli wrócimy do tego poziomu, mamy wyzerowane konto minus 100%. Jeśli są trendy, no to jest to właśnie bardzo możliwe. Natomiast jeśli są konsolidacje, nie da się tego w ten sposób zrobić. I teraz ktoś powie, że przecież jeśli startujesz tutaj, to po spadku na ten poziom. Nie ma już 50% szans na spadek, jak na tym poprzednim poziomie. A ja Wam powiem, że tutaj są te szanse, bo już jesteśmy w nowej rzeczywistości. Po tym spadku, na tym poziomie już zadziało się tyle, że ten poziom jest obecnie poziomem rynkowym. Dlatego jest znowu 50% szansy. To tak w takiej prostej teorii, ale. Ciekawe jest to, że w trendach jest 80% szans na kontynuację ruchu trendowego, a 20% na całkowite cofnięcie tego ruchu. Nasuwa się kolejne pytanie: jak rozpoznawać trendy, a jak konsolidację? I na to pytanie już powinniście sobie sami odpowiedzieć: czy na srebrze, to jest przykład, są bardziej ruchy trendowe, czy też ruchy konsolidacyjne? Według mnie można to rozpoznać po niskich korektach w stosunku do całego ruchu, czyli tutaj w stosunku do tego właśnie ruchu, i jeszcze po kilku innych rzeczach, ale do tego nie będziemy teraz przychodzić. Przejdźmy teraz do ogłoszeń. Nadal jeszcze rejestracja do obecnej edycji Trading Skill jest otwarta obecnie do 26 maja czyli do piątku do godziny 20 jest tutaj opis na grupie traderów trading Skill, czyli GTTS co do kolejnych zaproszeń następnych w kolejce tutaj wyniknęła ostatnio taka sprawa że zgłosiły się osoby które były w grupie Jurka S. przeprowadziłem z tymi osobami rozmowę. Nagranie z jednej z rozmów czeka już na publikację. Obecnie jest na podglądzie niepublicznym. I jako że głosowaliście również na Jurka Est z TradeWars, no to postawimy tutaj takie ultimatum, że jeśli Jurek wystąpi w Trading Skill, no to nie będziemy publikować tej rozmowy, bo głównie chodzi o to, żeby Jurek potwierdził swoją skuteczność na rynku w praktyce. Natomiast jeśli odmówi, no to taką rozmowę opublikujemy. Dodam tylko, że osoba, która zgłosiła się do mnie, bardzo nie chciała, aby była narażona na jakiekolwiek pozwy sądowe, dlatego też zmieniła głos w trakcie rozmowy. Innymi słowy mówiąc użyła syntezatora mowy. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie tylko piramidujcie zyski.